Cześć, z tej strony Paweł Wysowski, poligamia.pl. Temat pirackich gier komputerowych, oczywiście nie tych ściągniętych nielegalnie, prawdopodobnie w tym roku będzie na topie. Przed nami bowiem premiery dwóch sporych produkcji rozwijających się wokół morskich grabieżców. Rare ze swoim Sea of Thieves oraz Ubisoft ze Skull and Bones. Póki co przyjrzyjmy się tytułom o podobnej tematyce, w które moglibyśmy zagrać jeszcze przed premierą rzeczonych gier. Port Royal to seria gier strategicznych stworzona przez niemieckie studio Ascaron. Wszystkie części umożliwiają nam wcielenie się w korsarza, który może wykonywać misje dla przeróżnych państw świata. Oczywiście to nie wszystko, produkcja daje nam pełną dowolność co do sposobu rozgrywki. Niekoniecznie musimy tylko pływać po oceanach, tocząc zażarte boje z innymi marynarzami. Zawsze możemy dobić do portu, by tam rozpocząć handel lub większe inwestycje. Po pewnym czasie jesteśmy zdolni wybudować przeróżne plantacje, a nawet manufaktury. Jeśli nie mieliście jeszcze do czynienia z tym klasycznym już tytułem, to polecam się z nim zapoznać, a przynajmniej z dwoma pierwszymi odsłonami. Ta trzecia nie jest już tak wciągająca i po prostu powiela schematy zawarte w Port Royal i Port Royal 2. Jeśli chodzi o odbiór na całym świecie, to seria cieszy się sporą popularnością. Jedynka i dwójka zostały pozytywnie ocenione przez większe zagraniczne redakcje growe, które przyznawały praktycznie same 7 na 10. Czy po prawie 14 latach od premiery nadal warto wrócić do XVII-wiecznych Karaibów, by stworzyć tam własne imperium korsarskie? Jak najbardziej. Kolejnym tytułem też raczej was nie zaskoczymy. Risen 2 Dark Waters. Och, co to była za gra. Pamiętam, jak całe wieczory spędzałem przed komputerem, szukając artefaktu zdolnego pokonać tytanów. Wspomnienia odłóżmy jednak na bok i wróćmy do omawiania gry. W Risen 2 znów wcielimy się w postać bezimiennego bohatera, znanego nam już z pierwszej części. Tym razem jednak będziemy zmuszeni do wejścia w szeregi piratów w celu odkrycia lokalizacji tajemniczego artefaktu Harpuna Tytanów, zdolnego do zabicia tytana Mary, sprawującego pieczę nad Krakenem. Całej fabuły tu nie zdradzam, gdyż zapewne znajdzie się wśród was ktoś, kto jeszcze całego Risena 2 nie przeszedł. Jeśli chodzi o setting, gra została osadzona w fikcyjnej lokacji przypominającej Karaiby. Nadal, tak jak w jedynce, mamy tu do czynienia z otwartym światem, który odkrywamy w trakcie wykonywania misji głównych. Dopiero wtedy możemy zacząć swobodną eksplorację. Jeśli więc brakuje wam tropikalnych klimatów i chcecie połazić z Cordelasem po egzotycznie wyglądających wyspach pełnych tajemnic, magii i piratów, to Risen 2 Dark Waters z pewnością przypadnie wam do gustu. Piękno Karaibów przeplata się tu z nierówną walką z błędami i bugami, które ostatecznie mocno wpłynęły na odbiór gry. Od E3 2011 mówiono tu o najbardziej obiecująco wyglądającej grze pirackiej wszechczasów. Dziś wiemy już, że po premierze oceny wahały się od 5 do 7 w 10-stopniowej skali. Jednak po wielu patchach i prawie 6 latach po premierze, w Risen 2 Dark Waters gra się naprawdę przyjemnie. Black Buccaneer to dość zapomniana produkcja, która czerpie garściami z tytułów takich jak Tomb Raider czy Prince of Persia. Czy to coś złego? Nie, jeśli końcowy produkt okazuje się przynajmniej tak dobry, jak jego inspiracja. Z Black Buccaneer praktycznie tak było, a przynajmniej w naszym kraju. Za granicą recenzenci nie byli już tak przychylni, czepiając się grafiki oraz braku oryginalności. Jednak action platformer z wciągającymi zagadkami, mnóstwem skakania i pokonywania przeszkód oraz ciekawą mechaniką voodoo i tak podobał się większości graczy. W produkcji wcielaliśmy się w postać Francisa Blade'a, pirata rozbitka, który znajduje tajemniczy amulet voodoo, pozwalający na korzystanie z nadprzyrodzonych mocy. Bohater mógł na przykład zamienić się w mroczną postać, przypominającą nieco Hulka w przebraniu pirata. Naszym zadaniem było odnalezienie legendarnego skarbu piratów ukrytego na wyspie, na której akurat przypadkiem znaleźliśmy amulet. Cóż więcej można powiedzieć o Black Buccaneer? Lubicie przesuwanie skrzyń, bieganie po labiryntach pełnych pułapek i okazjonalne potyczki z dzikimi zwierzętami? Jeśli tak, to sprawdźcie dość leciwy już tytuł studia Widescreen Games. Kolejny tytuł jest już nieco mniejszy i prawdopodobnie większości z was mógł umknąć. Pixel Piracy.
Mimo iż produkcja nie jest już wspierana przez devów, znalazła się w naszym zestawieniu ze względu na ciekawy pomysł i świeże spojrzenie na gry pirackie. Otóż Pixel Piracy pozwala nam wcielić się w kapitana statku korsarzy, którego zadaniem jest ciągłe ulepszanie łajby, rekrutacja załogi i eksploracja generowanych proceduralnie wysp. Za produkcję odpowiedzialne jest rosyjskie studio Quadro Delta, które współpracowało z Realogic, czyli ludźmi od Terrarii. Stąd właśnie możecie kojarzyć ogólny styl graficzny Pixel Piracy. Budowa statku mocno przypomina mechanikę tworzenia struktur w Terrarii, kolejno dołączamy pojedyncze klocki do istniejącej skorupy statku. Co ciekawe, w grze znajdziecie również różnego rodzaju potyczki, zarówno te lądowe, jak i wodne między statkami. Chwila nieuwagi i tracimy wszystko. Tak mniej więcej można by streścić, jak to wygląda. Nie przejmujcie się więc, jak stracicie całą swoją załogę. Zawsze możecie dobić do portu i nająć tam kolejnych towarzyszy podróży. Pixel Piracy pojawiło się na Steamie 4 lata temu, lecz dzięki retro oprawie graficznej oraz ciekawym mechanikom rozgrywki, dziś gra się w to nadal świetnie. Kolejny tytuł mogliście ogrywać od 2016 roku jako Early Access, a jako pełnoprawną wersję od 2017. Manowar Corsair to typowa gra akcji TPP osadzona w uniwersum Warhammer Fantasy. Co ciekawe, sam pomysł na ten tytuł wywodzi się z gry planszowej o dokładnie tym samym tytule. W Manowar Corsair wcielamy się w postać kapitana statku, którego zadaniem jest przemierzenie oceanu, niszczenie wrogich frakcji, handlowanie czy też eksploracja. Tak właściwie to wy decydujecie o tym, co będziecie robić w grze. Jak na uniwersum Warhammera przystało, na początku rozgrywki możemy stworzyć swoją postać, wybierając między kilkunastoma rasami. Następnie kreator pozwoli nam jeszcze wybrać biografię naszego bohatera, typ statku i ruszamy do akcji. Oprócz podobnych do tych z Assassin's Creed 4 Black Flag bitew morskich, w Manowar znajdziemy również kilka morskich potworów, którym również możemy stawić czoła. Megalodon, Behemoth, Black Leviathan oraz Sea Dragon. Po pokonaniu każdego z nich dostajemy złoto oraz odpowiednie trofea. Mimo iż gra oferuje również bardziej pokojowe mechaniki rozgrywki typu handel czy eksploracja, największą radość czerpiemy tu z typowej dla Warhammera brutalności walki. Jeśli więc chcecie poćwiczyć abordaż przed premierą Sea of Thieves, to śmiało bierzcie się za Manowar. Naval Action to stosunkowo świeży tytuł, który już drugi rok znajduje się w Early Accessie. Czym cechuje się rozgrywka i z jakim gatunkiem mamy tu do czynienia? Otóż jest to bardziej symulator niż gra akcji, w której spędzicie długie, długie godziny podróżując od portu do portu. W międzyczasie oczywiście możemy wdawać się w bitwy morskie zarówno z AI, jak i innymi graczami. Z jednej strony symulacja, z drugiej MMO pełną gębą. Wciąż ma swoje mankamenty, lecz w Naval Action drzemie ogromny potencjał. Twórcy za wszelką cenę starali się jak najrealniej oddać każdy model statku w grze. Do tego przyłożyli się, jeśli chodzi o fizykę wody i wiatru. Jeśli nie złapiemy odpowiedniego kierunku powiewu, to nie ma co liczyć na szybką i przyjemną podróż do celu. Ponadto Naval Action pozwala nam zwiedzić XVIII-wieczne Karaiby, dokładnie odwzorowując 365 portów w grze. Co oferują nam te miejsca? Możemy tu handlować, budować statki, ale i podbijać teren. Trzecia opcja wymaga wcześniejszego wyboru frakcji. Możemy bowiem pływać pod banderą brytyjską, francuską, hiszpańską, Stanów Zjednoczonych, duńską, holenderską, szwedzką lub po prostu być rasowym piratem. Bycie piratem umożliwia nam atakowanie każdego portu, lecz twórcy zastrzegają, że ta frakcja jest jeszcze niedopracowana. Dołączenie do frakcji to nie wszystko. Wraz z innymi graczami możemy tworzyć własne gildie, by trzymać się razem i atakować razem. Jeśli więc nie macie nic przeciwko spędzaniu długich godzin pływając po dość pustym oceanie, ani przeciwko dołączaniu do większych grup graczy, to prawdopodobnie Naval Action przypadnie wam do gustu. Nieco wyżej na naszej liście znalazł się pierwowzór przed chwilą omawianej gry, Sea Dogs. Produkcja nie posiadała co prawda multiplayera, lecz umożliwiała nam zwiedzanie XVII-wiecznych Karaibów. Szczerze powiedziawszy, Sea Dogs dla wielu pozostanie genialnym klasykiem, który obecnie nie ma konkurentów.
W grze oprócz możliwości pływania statkiem, uczestniczenia w bitwach morskich oraz handlowania, mieliśmy bowiem całkiem wciągającą fabułę. Otóż wcielamy się w postać Nikolasa, wychowywanego przez matkę biednego chłopaka. Jedyną wartościową rzeczą, którą posiada, jest złoty medalion ofiarowany mu przez ojca. Wraz z osiągnięciem pełnoletności wyruszamy na morze w poszukiwaniu przygód. Niestety nie trwa to długo, gdyż szybko zostajemy pojmani przez Hiszpanów. Oczywiście szczęśliwym trafem uciekamy do kolonii brytyjskiej, by tam rozpocząć życie na nowo. Od tej chwili wszystko, czego dokonamy, będzie miało skutek w późniejszych etapach gry, ponieważ mamy tu do czynienia z nieliniową fabułą. Mimo dość leciwego wieku tej gry, warto odświeżyć sobie ten tytuł jeszcze przed premierą Sea of Thieves. Przejdźmy teraz do ścisłego podium. Miejsce trzecie to Pirates of the Burning Sea. Tytuł, często nazywany multiplayerowym Sea Dogs, jest typowym przedstawicielem gatunku MMO-CRPG. W grze wcielamy się w rolę kapitana statku, który bierze udział w walce o dominację na wodach Nowego Świata. Tak jak w Naval Action, gracz musi wybrać swoją frakcję, zanim wyruszy do walki. Możemy więc wspomóc siły Anglii, Hiszpanii, Francji lub piratów. Tytuł pozwala nam nie tylko toczyć walki z innymi graczami na otwartych wodach, lecz również zagłębić się w ekonomiczne aspekty gry. Devowie oferują nam bowiem handel surowcami, budowę własnych magazynów, czy też zakup posiadłości. Jeśli chodzi o rozwój naszego bohatera, w grze znajdziemy rozbudowane drzewko umiejętności składające się z dwóch głównych gałęzi. Zdolności kapitańskie oraz zdolności związane z walką. Te pierwsze dotyczą oczywiście wszystkiego, co dzieje się na morzu. Kontrola nad statkiem, bitwy morskie i tym podobne. Drugie z wymienionych z kolei pozwalają nam stać się prawdziwym zawadiaką z mieczem. Czujecie się zainteresowani? W opisie znajdziecie link do darmowej rejestracji. Srebro zdobywa tytuł znajdujący się jeszcze w Early Accessie – Black Wake. Produkcja nastawiona jest wyłącznie na tryb multiplayer, w którym gracze toczą ze sobą morskie bitwy. Te jednak różnią się nieco od wymienionych w poprzednich pozycjach naszego zestawienia. Mamy tu bowiem dwa tryby gry – Deathmatch 1-1 lub 3-3. Oczywiście chodzi mi tu o statki, a nie pojedynczych graczy. Zależnie od typu okrętu, załoga może składać się z aż 16 osób. Spośród nich poprzez głosowanie wybierany jest kapitan, który w każdym momencie, gdyby się nie sprawdzał, może zostać odwołany przez podobne głosowanie. Taka drużyna musi następnie rozdzielić między sobą zadania, jedni będą naprawiać statek, inni wypompowywać wodę spod pokładu, drudzy ładować działa, a inni na przykład nosić amunicję. Początkowo wygląda to dość skomplikowanie, lecz jeśli tylko słuchacie wskazówek kapitana i innych członków załogi, wszystko powinno iść gładko. W grze mamy trzy możliwości wygrania bitwy. Po pierwsze, zatopienie wrogiej jednostki. Strzałami z armat dziurawimy poszycie okrętu. Jeśli załoga ociąga się z naprawą, statek szybko nabierze wody i pójdzie na dno. Po drugie, wyczerpanie jednostek posiłkowych. Czyli dokładnie jak w BF-ie, zabijamy członków przeciwnej drużyny, póki nie skończą im się odrodzenia. Po trzecie, zajęcie wrogiego okrętu. Wystarczy, że na pokładzie przeciwnika znajdzie się nasz człowiek i w danym momencie nie będzie tam żadnego pirata drużyny przeciwnej. Devowie ciągle rozwijają produkcję, racząc graczy częstymi update'ami oraz obietnicami darmowych DLC po premierze. Ta z kolei odbędzie się już w kwietniu. Złoty medal otrzymuje od nas klasyk, który powala na łopatki większość współczesnych AAA. LEGO Piraci z Karaibów. Produkcja pojawiła się na rynku w roku 2011, tuż po premierze filmowych Piratów z Karaibów na nieznanych wodach. Fabularnie produkcja pokrywa cztery filmy Disneya, przedstawiając przygody pirata Jacka Sparrowa. Wiemy jednak, że w serii gier LEGO nie fabuła liczy się najbardziej, lecz grywalność i fan płynący z rozgrywki. W LEGO Piraci z Karaibów możemy grać samemu lub z przyjaciółmi dzięki zastosowaniu tych samych mechanik kooperacji, co w poprzednich częściach. Tym razem naszym hubem jest lokacja o nazwie Port, która wraz z rozwojem akcji będzie nieco ewoluować, odkrywając przed nami wcześniej niedostępne poziomy. Tak jak w innych tytułach LEGO, gracze mają do dyspozycji kilka grywalnych postaci. Każda posiada swoje unikalne zdolności.
Davy Jones może chodzić po dnie oceanu, Jack Sparrow może znajdować ukryte przedmioty za pomocą swego magicznego kompasu, a Elizabeth Swan dzięki zdolności skakania wyżej może dostać się w miejsca niedostępne dla innych postaci. Jeśli chodzi o odbiór na całym świecie, to produkcja zdobywała pozytywne recenzje wahające się pomiędzy 7 a 8 punktów w 10-stopniowej skali. Ponadto w maju 2011 była trzecią najlepiej sprzedającą się grą na świecie. Rok później wydawca odnotował już 3 miliony sprzedanych kopii. Te statystyki zachęcają, by dać produkcji szansę, nawet jeśli nie przepadacie za serią gier LEGO. To wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, polubić tego wideo oraz obserwować na Facebooku. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!